Dobra, spokojnie już jestem. Nie musicie się martwić, że umieram na kaszel, bo to nie jest prawda. Ale teraz możemy słuchać dalej sobie Haven City. A my lecimy do Underground. Nie, naprawdę, soundtrack z Haven City jest moim zdaniem dobry. Aczkolwiek słuchanie go po kilka godzin może spowodować, że tak powiem, krwawienie z uszu. W sensie takie, że już będziesz się miał po prostu nadzwyczajnym świecie dosyć. I znowu nie w tę stronę pojechałem. God damn it, co się dzisiaj robię? Co ja dzisiaj robię, kurde? Dobra. Jedziem i dojechałem, I bardzo dobrze, kurde. Woo! Being a big hero sure makes you thirsty. The Baron turned off all water to the slums. He's willing to sacrifice innocent lives just to destroy the underground. I shouldn't be surprised. I've seen his evil before while serving in the Crimson Guard. That's why I quit. You were a Crimson Guard? That explains your charming sense of humor. My friend in the guard tells me the valve to turn the water back on is located outside the city, at the pumping station. Outside the city? What about the security walls? What about the metalheads? It ain't a petting zoo out there. Peeps be getting deep sixed. Find the large drain pipe in the north wall. It'll take you outside the city to the pumping station. Get to the main valve and open it. If you survive, the slums will be indebted to you. If not, maybe we'll have a touching moment of silence in your honor. I'd like to give him a touching moment. No, więc Daxter chciał się tutaj napić wody, ponieważ, wiecie, był spragniony. Okazało się, że jednak nie ma wody i jest po prostu szlam. Więc musimy teraz udać się do pumping station, żeby doprowadzić wodę. Więc to jest taka kolejna misja od Thorna. Mamy nawet tutaj takimi wiatrakami oznaczoną, bo pumping station jest tak w taki oto sposób oznaczone. Więc lecimy tam z koksem. Swoją drogą, zauważyliście, że w ogóle Daxter został wywalony z tytułu? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy Naughty Dog coś w ten sposób... Czy wypowiadało się w tej kwestii, ale... Jestem ciekaw, co w ogóle ich skłoniło, żeby wywalić Daxtera z tytułu. Tak, by the way, kiedy na Daxterze, no widzicie, za dużo Daxtera teraz. Kiedy na Jacku, tam Baron Praxis z... Już jestem z powrotem, miałem tutaj telefon nieoczekiwany. Więc dobra, więc w trakcie, kiedy były eksperymenty na Jacku przez Erola i Barona Praxisa, to wiadomo, tam było nawet napisane, że 2 lata minęły od tamtych wydarzeń, kiedy Jack został aresztowany, to w trakcie tych 2 lat była gra Daxter, fabularnie, nie? Ta na PSP gierka. Ogólnie chciałem fabularnie kiedyś Jacka robić, ale stwierdziłem, że w sumie lepiej robić jakby gry, które wyszły po kolei, niż fabularnie. Bo tak szczerze, lubię Daxtera jako grę, ale jest ona tam troszeczkę nudnawa w pewnym momencie. No i proszę bardzo, oto metalheady. I one dają nam klejnoty, tak zwane skull gemy. I my sobie te skull gemy będziemy zbierać. Odnośnie Precursor Orb, to nie wiem, czy o tym wspominałem, ale będę starał się zbierać wszystkie. Aczkolwiek nie znam lokacji Precursor Orbów, tak mniej więcej na oko pamiętam, przynajmniej w tych pierwszych lokacjach, gdzie one są. Bo wiem, że przyda mi się to, być może. Być może, mówię, dlatego że jest dużo ciekawych rzeczy, które można kupić za Precursor Orby. Jedyne, co uważam za mega chamskie, mega takie... głupie. Znaczy, zdaję sobie sprawę, że Naughty Dog bardzo testowało
z tą gierką, czy ona w ogóle się przyjmie, bo wiadomo, trochę inny klimat ta gra ma niż w przeciwieństwie do Jacka jedynki. Ale na przykład uważam, że jedną z najgorszych rzeczy, co zrobili, jeżeli chodzi o Precursor Orby, to te kolosalne ceny chociażby za ten, za level select, czy tam za różne inne rzeczy. Albo chociażby Hero Mode bodajże. Bo tak to się chyba ten nazywał, ten trudniejszy tryb. Hero Mode on się bodajże nazywał. I za Hero Mode bodajże gra sobie rzeczy 300 tych Precursor Orbów. Co jest dla mnie takim wielkim what the fuck. Bo biorąc pod uwagę, że one są dosyć rzadkie, to... Znaczy, jest glitch, który pozwoli ci farmić je Precursor Orby. Bo taka jest prawda, że jest, istnieje takie coś jak taki glitch. Wiem, że on mi w wersji na PS4 nie chciał działać, ale myślę, że w tej wersji mógłby mi zadziałać, aczkolwiek nie chcę tracić trochę czasu na takie glitche, tak szczerze. Dobra, spadliśmy sobie na dół, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Dobra, nic, więc wracajmy na górę z powrotem. Swoją drogą udało mi się właśnie tam, jak widzieliście, Skull Gema zdobyć, który mi spadł na dół. Więc no. Odnośnie Pumping Station, to za dzieciaka bezproblemowo sobie poradziłem z tą misją. Jakoś tak gnałem do przodu, jak gdyby nigdy nic, i udało się jakoś przejść. No, mamy tutaj kręcące się wiatraki. Wszystko spoko, wszystko fajnie. Wow, ale bym spadł. Teraz skok. Skok przez elektryczny płot. Metalhead. Sorry bardzo, Skull Gemy są dla mnie mega ważne. Mega istotne i mega ważne to jest dla mnie teraz. Do Pumping Station tak na dobrą sprawę będziemy wracali chyba tylko jeszcze z dwa razy lub trzy. Nie, z dwa, bo będzie jedna postać, którą poznamy w późniejszym etapie gry, która będzie chciała misję tutaj zrobić jedną, by zabić specjalne metalheady. I będzie jeszcze druga postać. Od razu mogę powiedzieć, że to będzie kobieta i to nie będzie Kira. Tak od razu wam mogę zdradzić, że to nie będzie Kira. I ona też będzie chciała tutaj coś zrobić. Tak więc no, będzie tutaj trochę rzeczy do roboty. Oj, będzie w Pumping Station i ogólnie w tych lokacjach. Ponieważ Jack 2 jest dosyć znany z tego, że często wracasz do tych samych lokacji. A dlaczego? Ponieważ gra sobie tak zażyczyła, w sensie twórcy sobie tak zażyczyli i po prostu są tam różne dodatkowe misje. W sensie to nie są nawet misje opcjonalne, po prostu to są dodatkowe misje, które są wręcz wymagane do zrobienia, więc no. Mamy 40 minut już na liczniku, tak by the way. Pierwotnie, jeżeli chodzi o tę serię, to chciałem zrobić tak, że po prostu wstawiałbym tam odcinki co pół godziny albo 40 minut. Tak, wiecie, że na przykład nagrałbym 40 minut i zaraz byłoby takie, no dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku. Ale stwierdziłem, że wrócę do systemu odnośnie sesji nagraniowych, dlatego że w przypadku Jacka 2 może to się sprawdzić, a nie mam za bardzo czasu, żeby nagrywać, wiecie, tak... Powiedzmy gameplay 40 minut z komentarzem i potem kolejny gameplay 40 minut. Lepiej zrobić taki, powiedzmy, jeden długi i podzielić go na części. To nie jest Dog's Life inne tego typu seria, okej? Ah, the valve. Follow me. Don't say it. Don't even chuckle. Next time, you turn the valves. Uwielbiam to, jak Daxter z Jackiem sobie nawzajem dogryzają. Chociaż Jack na razie nic nie powiedział, to Daxter, wiecie, powiedział coś takiego, że no, chciałbym, żebyś to ty na następny raz był w tych kanałach.
A, uwielbiam po prostu. To jest coś świetnego. W tej gierce dużo razy będzie Jack i Daxter sobie, w sensie będą sobie nawzajem dogryzali. I to jest świetne. Dobra, jak widzicie, pojawił się tam nowy element, a raczej nowy obrazek na mapce. I rozpoznajecie to? Tak, to jest wyrocznia z Jacka jedynki. I myślę, że najlepszym pomysłem będzie tam się dostać. Tak, by the way, odnośnie kontrolowania pojazdem, to teraz sobie zdałem sprawę, że o tym nie powiedziałem, tak więc tak. X-em się jedzie, R2 robi się coś takiego. Czyli po prostu możemy sobie teleportować się do góry i na dół, a raczej kontrolować. Lub można też robić coś takiego na przykład, czekajcie. Takie. Łatwiej to się robi zoomerem, co prawda, ale no, jest to dosyć śmieszne. No i co, idziemy do wyroczni. Greetings, great warrior. I sense there is a dark rage burning within you, and in time, it will destroy you with its madness. Only the last power of the precursors can save you. Destroy my enemies, those creatures you call the Metalheads. Bring me 25 of their skull gems, and I will teach you how to control these powers. No i co, wyrocznie chcę, żebyśmy zebrali tego, 25 skull gemów. Tutaj gra nam mówi, że możemy użyć L2, żeby aktywować Dark Jacka, ale ja tego nie zrobię, dlatego że wiecie, mimo że policja, o właśnie, tutaj Crimson Guardowie se tutaj idą, to jednak Dark Jack jest o tyle problematyczny. Nie ten przycisk! Nie ten przycisk, halo, nie chciałem. Aj! Nie to chciałem zrobić, god damn it! Uciekamy stąd. O, nie chciałem tego zrobić, papa. Jezu, tak to jest, kiedy się pomyli. Kiedy pomylisz przyciski, tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Tak to właśnie wygląda. Nawet nie próbujcie. Dobra, zgubiliśmy ich. Całe szczęście. Dobra, co chciałem powiedzieć w zasadzie? No, że Dark Jack po prostu, jak się go aktywuje, to on potrafi, nawet że on jest w jakimś budynku, to zwrócić uwagę policji, tak więc miejcie to na uwadze. To jest właśnie problematyczne z tą grą. Dlatego dobrze, że to naprawili w Jacku Trójce. No i co, wracamy do Torna. The slum's water is back on. I'd love to see the heads roll when the Baron finds out. Yeah, I'm sure he's losing lots of sleep over this armpit of the city. We've done what you've asked. Now when do we see the shadow? When I say so, if I say so. But before I even think about it, I want you to take care of an ammo dump we've ID'd in the fortress. Lots of Crimson Guards, constant patrols. We know it's vulnerable, and the underground needs you to blow up all the ammo you find inside. Get all of it, and we'll deal a body blow to the Baron. You're sending us in, tough guy! So what's with this we'll deal a body blow stuff? That's fine. I want the Baron to know that it's me who's hurting him. Jak widzicie, po cutscence Jack jest bardzo niecierpliwy i bardzo chce się spotkać z Shadowem. Torn oczywiście tam standardowo mówi, że nie jest jeszcze na to czas. Bla, 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 bla. No i co? No i tyle. Tyle, co mogłem powiedzieć. No i Torn nas wysyła do więzienia, w którym byliśmy na początku gry. Dlatego, że musimy zrobić tam jedną rzecz. I dlatego tam się teraz udamy. Swoją drogą, czy tylko ja zauważyłem to, że Daxter w tej grze ma takie już prawdziwe futro? Co jest bardzo fajną sprawą, moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że no nie ukrywajmy, ale model Daxtera w Jacku jedynce jest mega kwadratowy, a tutaj to można by powiedzieć, że to już prawdziwy model Daxtera. Takie, wiecie, prawdziwe 3D, a nie takie, kurde, kwadratowe gówienko. Najpierw chcę zobaczyć, czy tutaj czasem nie ma żadnego Precursor Orba, ale z tego co widzę, z tego co mój węch odnośnie Precursor Orbów tutaj wyczuł, to nic takiego nie ma. Więc trzeba iść tędy.
No i teraz zaczyna się naparzanka, ponieważ działko nas wykryło i musimy uciekać. Wspominałem wam o tym, że odnośnie tego, odnośnie Dark Jacka, to nie będę kupował upgrade'ów. Stwierdziłem, że upgrade'y dla Dark Jacka są troszeczkę niektóre bezużyteczne i troszeczkę szkoda jakby kasy na nie, moim zdaniem skromnym. Dlatego tylko jeden upgrade zobaczymy w tym let's play'u. No i tak jak mówię, będę starał się zdobyć wszystkie Skull Gemy oraz wszystkie te Precursor Orby. Wiem, że to jest trochę niemożliwe, bo w samej grze Precursor Orbów no nie jest zbyt wiele, więc jedyne co bym musiał zrobić, to wykonać ten nieszczęsny glitch, którego raczej nie uda mi się zrobić i swoją drogą już zjebałem trochę. Ej, to jest w ogóle pierwsze przekleństwo od 47 minut nagrywania, więc robię progres, moi drodzy, robię progres. Chyba będę mniej przeklinał na let's playach i na live'ach. Znaczy, powiem tak, nie wierzyłbym w cuda, ale będę się starał, o. I tak, zanim ktokolwiek powie, że strasznie wolno gram w tę grę, gram dlatego, że wolę grać ostrożnie, dlatego, że Jack 2 ma swoje, powiedzmy, takie swoje tegesy takie, że łatwo jest spaść i się spierdzielić na dół. Więc ja nie chcę ryzykować, a nie chcę, kurde, ginąć co 2 sekundy. W sensie, jestem w stanie zrobić taki speedrun, powiedzmy, tych lokacji, bo je znam, że tak powiem, na pamięć. Ale po prostu wiem, że mechanika Jacka w tej gierce jest strasznie taka wadliwa. Dobra, wyleczyliśmy się. Dobra, oni tam. Wow, 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 wow. Ale bym się przecenił trochę. I co? Za szybko roll wcisnąłem. W sensie, dobra, nie za szybko, tylko za późno. Patrzcie, jak porobieni zostali. Boom szakalaka. Boom szakalaka, boom szakalaka. Oni są w strzeże na hita dosłownie, nie? Tak jak teraz na to patrzę, oni są dosłownie na hita. Wcale nie są jacyś tacy, wiecie, trudni, żeby ich pokonać. Auć, nadziałem się na kolce. Niedobrze. Kurde, myślałem, że przeskoczę te kolce, dobra. Never mind. Czy mamy tutaj jakiegoś Precursor Orba? Nie, nie mamy tutaj żadnego Precursor Orba. God damn it. No dobra, no to co? Zium. Trochę mnie dziwi ta mechanika, że Jack zrobi spin i nagle, nie wiem, uderzy tak z dupy o platformę i spada w dół. Trochę jest to zadziwiające. No ale dobra. Teraz będzie trzeba zrobić edyt, dlatego że no trochę dalej byłem. A właśnie, coś z czego nie wspominałem, to to, że ta gra ma mega chamskie checkpointy. I uwierzcie mi, to jest dopiero początek z tym. Uwierzcie mi, trust me, to będzie jeszcze gorsze, jeżeli chodzi o późniejsze misje w grze. Tak więc teraz ZW. Dobra, jesteśmy z powrotem, jak widzicie, wszystko dobrze, wszystko picuś glancuś, tam mamy drzwi, my zaraz przez te drzwi przejdziemy, nic tutaj nie ma, nic tutaj nie ominąłem, w ogóle 51 minut mamy dopiero na liczniku, myślałem, że to już godzina będzie, lol. Cool, that's a security pass. We need those to get through city checkpoints.
These barrels are the latest shipment of eco. The Baron says take them and get out. Metalheads in the city? Why are the guards giving them eco? Tia, okazuje się, że Crimson Guardowie karmią metalheady tymi Dark Eco. Przez to, że wiecie, metalheady chcą atakować miasto, to Baron Praxis i spółka po prostu dają metalheadom, no, Dark Eco. I teraz musimy zrobić misję, która spowoduje, że właśnie ten pojazd, ten kombajn, no, zniszczy te wszystkie cztery działka. Ale jak widzicie, on to zrobił, bo jest frajerem, zamiast nas pokonać. I dzięki temu, żeśmy go strollowali i możemy sobie iść dalej. This place has too much excitement. We need to move back to the country. A, zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że udało nam się zdobyć Security Pass. I teraz tak, na czym polegają Security Passy? Więc Security Pass polega na tym, że jest to przepustka do kolejnej części miasta. W całej grze mamy bodajże 4 Security Passy, więc... I one nie są jakoś super daleko od siebie położone, tak więc to tylko kwestia czasu, aż będziemy mieli zaraz całe miasto odblokowane, bo na razie odblokowaliśmy jeden fragment miasta. I teraz wróćmy do Torna, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia ciekawego. The demolition duo has returned. One barbecued ammo dump served up hot. We saw something odd while torching that ammo. The Baron's guards were giving barrels filled with eco to a group of metalheads. Really? The Shadow will be very interested to hear that. You know, so far, your gigs have been easier than stealing grass from a sleeping yakko. You and a rodent want to start proving yourselves? One of our suppliers needs his payment delivered. A bag of eco ore. Take the Zoomer parked out back and drive it to the Hip Hog Heaven Saloon in Southtown. Ask for crew. He'll be there. And don't let the Baron's patrols stop you. By the way, when you get there, pump crew for information. He's wired into the city and may know what the Baron is up to. You can count on us. Are you still here? No, więc Daxter sobie spieprzył teraz. A dlaczego sobie spieprzył? Dlatego, że Daxter musiał dać głupi komentarz. Co to był za głupi komentarz? Że misje od Torna są żałośnie łatwe i w ogóle nie challenge'ujące, więc... Torn teraz dał nam trudniejszą misję, a mianowicie musimy dostać się do baru Hip Hog, który jest już zaznaczony na mapie tym kieliszkiem, i tam czeka na nas crew i musimy dostarczyć tę paczkę, którą mamy na Zoomerze. Więc lecimy z koksem. I swoją drogą bar crew jest w tej właśnie zablokowanej części miasta, w sensie teraz odblokowanej, ale gdyby nie to, że mamy security pass, to no jakby nie dostalibyśmy się tędy, bo tutaj byłaby właśnie taka czerwona brama. Aha, i zanim ktokolwiek powie, że zrobiłem głupotę, że policja mnie teraz zobaczyła, ponieważ sam Torn powiedział, że mamy dojechać, że tak powiem, bez żadnego tam, wiecie, no po prostu cali i zdrowi mamy tam dojechać, bo chciałem powiedzieć bez żadnego draśnięcia, to pragnę wam powiedzieć jedną rzecz, że nieważne, czy będziecie jechali super wolno, czy będziecie unikali wszystkich, gdzieś nawet nie w połowie tego wskaźnika, który jest teraz u góry, policja sama by was zauważyła. Tak więc to już twórcy zaprogramowali tak, żeby policja was zauważyła. O, i proszę, blokada tutaj. I no co? Jesteśmy teraz na molu. Swoją drogą, bardzo ładna lokacja, bardzo mi się podoba. Wow. E,
To nie było planowane, moi drodzy. No i cóż, zaczynamy zabawę od początku. To może w trakcie, kiedy będziemy sobie tak jechali, to ja wam może opowiem dwie rzeczy. Pierwsza to jest trochę moje wspomnienie z dzieciństwa, jeżeli chodzi o tę misję, bo to jest dosyć kluczowe. Znaczy, to będzie kluczowe do takiego stopnia, że będziecie mieli ze mnie bekę. A drugie to taki jakiś luźniejszy temat, no bo w końcu musimy przedostać się, a na razie nic takiego szczególnego się nie dzieje w trakcie, kiedy sobie tutaj jedziemy. Mógłbym te sekcje przedostawania się przewijać, ale stwierdziłem, że ja to zostawię normalnie, bo ja robię legit let's play. W sensie, nie mówię, że na przykład let's play gamera był przez tego powodu słaby, bo uważam, że gamer zrobił to po prostu w mega profesjonalny sposób, ale ja to robię po swojemu. Każdy z nas ma swój styl, ja robię to w takim stylu. Dla niektórych to może być fajne, dla niektórych może być to złe. Więc dobra. Więc jeżeli chodzi o tę misję, to miałem z nią problem, ponieważ jakby trochę jechałem na chama i trochę myślałem, że w momencie, kiedy pojazd zostanie zniszczony, to wiecie, ta paczka, nie wiem, wyleci i Jack będzie mógł sobie przynieść do innego samochodu, co by było nawet ciekawym aspektem. No ale no niestety koniec końców nic takiego nie ma miejsca, więc no słabo trochę, więc z tą misją się męczyłem trochę. Odnośnie jakichś filarowych tematów, to mogę powiedzieć, że ładna pogoda u mnie za oknem. W sumie wiosna wielkimi krokami idzie. Mogę tak to powiedzieć oficjalnie. No i ta gra dzieje się jakby po Little Nightmares, w sensie jeżeli chodzi o let's play. W sensie wiecie, let's playowo, że to nie będzie teraz w trakcie, kiedy szukam sobie gry do Dog's Life, bo nie wiem czy wiecie, ale Dog's Life teraz zostało zawieszone na moim kanale. Wczoraj nagrałem trzy dodatkowe, w sensie trzy odcinki na zapas i po prostu chcę sobie od tej gierki trochę przerwy zrobić i w międzyczasie nagrać sobie inne gierki, tak więc nie, Jack 2 nie jest za Dog's Life, spokojnie. A teraz przedostajmy się do baru Hip Hog. Let me handle this, Jack. Watch my finesse and style. Don't forget to ask. Everything's cool. Nobody panic. Hey, big guy. Your crew? Well, we shook the heat, and your shipment's in primo condition. That's good, eh? Because a cargo of rare eco ore is worth more than 10 of your lives. And of course, I'd be forced to collect slowly. The underground will take anyone with a pulse these days. And what do we have here? The Shadow's mascot of the month? Ooh, soft. Zig, this fur would go well with my silk suit, eh? Listen, tons of fun. Anyone can see that you and I have the real juice in this burg. We're both players, right? We're both looking for a piece of the action, right? I think we can do business, right? We did you a favor. Now it's your turn. Why is the Baron giving eco to metalheads? Questions like that could get a person killed, eh? Zig, real Capitan here and his friend, Bonus. If you want to see what that baby can do, try the gun course outside. Show me some skill with that hardware. I'll hire you for a job or two, eh?